Pierwsze mecze sezonu często kończą się niespodziewanymi rezultatami. O tym kibice basketu we Wrocławiu przekonali się przed tygodniem, gdy Śląsk przegrał ze Spójnią Stargard Szczeciński. Kilka dni później wrocławianie pewnie wygrali w Bydgoszczy z Astorią. Tym razem przyszedł czas na inauguracyjne zwycięstwo u siebie. Po pierwszej kwarcie wygranej przez naszych 34-14 wydawało się, że gospodarzy czeka spacerek. Śląsk nie dość, że grał kapitalnie w obronie, to jeszcze trafiał z przeróżnych pozycji na bardzo wysokiej skuteczności. Szybko jednak się okazało, że wielu za wcześnie ten mecz uważało już za wygrany. Kolejne dwie ćwiartki bowiem zarówno koszykarzy, jak i kibiców z Wrocławia sprowadziły na ziemię. W drugich 10 minutach Śląsk zagrał fatalnie w ataku, zdobywając tylko 9 punktów. Po przerwie było podobnie. W trzeciej kwarcie zespół duetu Jankowski-Hudeusz rzucił ledwie 10 punktów. Goście sensacyjnie objęli prowadzenie. W decydujących momentach wrocławianie jednak wytrzymali presję. Bardzo dobrze rzucali Mroczek Troskowski i Diduszko. Świetnie spisał się także Kulon. Po 17 punktów zdobyli w tym meczu najskuteczniejsi w zespole gospodarzy Adrian Mroczek-Truskowski i Łukasz Diduszko. Ten drugi udowadnia, że ma wielkie serce i walczy o każdą piłkę. Do kilkunastu punktów dodał 10 zbiórek i aż 5 przechwytów. Śląsk jest na trzecim miejscu w ligowej tabeli.